Wielokrotnie, kiedy opowiadałem znajomym, przyjaciołom, że jadę na zawody kartingowe w weekend, by robić z tego materiał wideo, to słyszałem w odpowiedzi: o, to te samochodziki spod centrum handlowego, co się ścigają. Albo coś w stylu: a, ostatnio się ścigałem na hali ze znajomymi i byłem najlepszy. Kolejne minuty poświęcałem na tłumaczenie różnic między kartingiem halowym a kartingiem sportowym, a i tak miałem wrażenie, że nie do końca rozumieli, o czym mówię. Filmik ten powstał ze względu na szacunek dla naszych często młodych kierowców rywalizujących na torach w Polsce, Europie, na świecie, chcących pójść śladami Roberta Kubicy, Lewisa Hamiltona, Ayrtona Senny czy Michaela Schumachera. Materiał powstał dzięki gościnności Autodromu Słomczyn, który należy do Automobil Klubu Rzemieślnik. Dzięki halowemu torowi A1 Karting z Warszawy, dzięki Fundacji Miłośników Sportów Motorowych Racing Driver Program i Media4io. To będzie wyścig. Jedno okrążenie toru w Słomczynie, który ma długość 1208 metrów. Rentalem pojedzie doświadczony kierowca, obecnie trener i instruktor Tomasz Krzemiński. Wózkiem z silnikiem kategorii DD2 Max pojedzie Paweł Sadomski. Kartem z silnikiem Micro Max pojedzie Łukasz Grabowski. Porównajmy wózki. Rentals A1 Karting ma na pokładzie silnik o mocy 10 koni mechanicznych, waży z kierowcą około 220 kg. Micromax to silnik o mocy 9 koni mechanicznych, wózek waży minimalnie 110 kg z kierowcą, który ma więcej niż 7, ale mniej niż 11 lat. DD2 Max to dużo mocniejszy kart. Silnik ma moc 33 koni mechanicznych, waga minimalna wózka podczas zawodów to 170 kg z kierowcą, a zawodnik musi mieć przynajmniej 15 lat. Ze względów bezpieczeństwa na to, że jednocześnie nie będą jechać kierowcy Micromax i DD2 Max. Na początek na torze zobaczymy halowy wózek i ten w specyfikacji DD2 Max. Najlepsi kierowcy podczas zawodów pokonują jedno okrążenie torów w Słomczynie w 51-52 sekundy. Przeciążenia w zakrętach sięgają nawet 4G. Weekend wyścigowy to 4 dni, 2 dni treningów i 2 dni zawodów. Dzień treningowy to około 8 wyjazdów na tor, każdy po 10-15 minut co godzinę. Dzień zawodów to 10-minutowy warm-up, kwalifikacje i 2 wyścigi trwające po 20 minut. Średnie tętno w trakcie jazdy dochodzi bardzo często do 170-180 uderzeń serca na minutę, co daje wysiłek mniej więcej 160-240 kalorii na jeden wyjazd na tor. Mnożąc to razy 8, bo tyle jest wyjazdów, uzyskujemy 1280-1920 kalorii spalonych w trakcie samej jazdy na torze. Dużo to? Mało? No dobra, za nami jedno okrążenie. Strata rentala na tym jednym okrążeniu to ponad 30 sekund. Teraz czas na młodszą kategorię, słabszą. Micromax. Kierowcy w tej kategorii mają przynajmniej 7 lat, ale nie więcej niż 11. W Polsce w serii Rotax Max Challenge ściga się ich w każdy weekend wyścigowy nawet 32. Silniki w tej kategorii są równe, to znaczy, że przed rozpoczęciem rywalizacji zawodnicy i ich mechanicy losują taki silnik od promotora. Wszystkie są jednakowo przygotowane. Wszystko po to, by na torze liczyły się przede wszystkim umiejętności kierowców.
Podczas weekendu wyścigowego jedno okrążenie torów w Słomczynie najlepsi kierowcy w tej kategorii pokonują Słomczyn w 58-59 sekund. Przewaga ponad 24 sekundy na jednym okrążeniu. Pewnie powinienem teraz powiedzieć kilka słów komentarza, ale nie zrobię tego. Karting, ten sportowy, jest piękną dyscypliną. Warto po prostu wiedzieć, że jest czymś zupełnie innym niż to, z czym przeciętny Polak kojarzy go najczęściej.